Witam wszystkich na moim kanale. Dziś zapraszam do sklepu Sinsay na przegląd odzieży. Tu już przy samym wejściu były takie kreacje sylwestrowe. W oczy rzuciła mi się tego typu sukienka czarna. Ma ona poprzeszywane takie jakby diamenciki z jednej strony, jak możecie zauważyć. Cena to prawie 70 zł. I materiał taki jakby welur. Tutaj kolejne kreacje już z cekinami. Tę bluzkę na jedno ramię już wcześniej pokazywałam, ale tej spódniczki nie widziałam. Jeżeli chodzi o cenę, jest to kwota prawie 40 zł. W ten sposób się ona prezentuje. Jak widzicie, jest w kolorze złotym. Dość krótka. No i niewątpliwie rzuca się w oczy. Tutaj kolejna taka spódniczka z rozcięciem. Tym razem w kolorze srebrnym. Cena tylko 20 zł. No i w ten sposób prezentuje się ta spódnica. Jest troszeczkę dłuższa od tej wcześniejszej. Jeszcze Wam tutaj ten materiał pokażę z bliska i to rozcięcie. Dość takie niewielkie. I co my tu jeszcze mamy? Do kompletu była taka bluzeczka. Cena prawie 18 zł. No i tak widzicie, ta bluzeczka jest dość długa. Co mnie akurat lekko zastanawia. I te wycięcia też ma całkiem duże moim zdaniem. I tutaj tę spódniczkę chyba też już wcześniej pokazywałam. Przechodzimy troszeczkę dalej. I tutaj w tych ciemnościach zauważyłam taką sukienkę. Cena 40 zł. Ona jest takiego jakby aksamitu, weluru. Z tyłu ma takie wycięcie na plecach. Długi rękaw. Na początku tak na nią patrzę, myślę sobie, no zwyczajna sukienka. No i zauważam, że na dole coś tutaj właśnie wisi. Spójrzcie. To coś tak wisi i tak bardzo świeci. Zaraz Wam tutaj pokażę tę ozdobę. Ona jest z prawej strony tej sukienki. Takie łańcuszki jakby z diamencikami świecące. Szkoda, że akurat aparat tego nie oddaje. Tylko jeszcze raz pokażę Wam tę sukienkę. I muszę Wam powiedzieć, że w pierwszym momencie nie da się tego w ogóle zauważyć, jak się bierze tę sukienkę i tak się ją przegląda. Spójrzcie jeszcze raz. No i teraz, jak to ładnie tutaj wszystko widać. Powiem Wam, że taka ozdoba właśnie tutaj na dole robi taką całą robotę, jeżeli chodzi o tę sukienkę. Z tym, że pewnie ciężka jest w praniu. Tutaj kolejna sukienka w kolorze czarnym. Cena prawie 36 zł. Też długi rękaw, takie dwie jakby falbany. Zwykła, klasyczna taka sukienka. I tutaj nad tą sukienką taki żakiet. Marynarka, również w kolorze czarnym. I tutaj możecie zobaczyć, że jest do tej marynarki, że są spodnie w komplecie. Cena za marynarkę prawie 90 zł. Materiał muszę przyznać, że był całkiem przyjemny. Widzicie złote guziki. I teraz przechodzimy jeszcze dalej. Tutaj kolejne spodnie w kolorze czarnym. Po bokach one miały takie ozdobne guziki. Szkoda, że nie jesteście w stanie zobaczyć, jak one tak naprawdę się błyszczały, jak one świeciły. Spodnie są z takiego cienkiego materiału, bardzo szerokie, wysoki stan. Spójrzcie, jak one tak falują, jak je się porusza. Mi się to akurat podoba, coś takiego. Tutaj kurtka z takim futerkiem. Cena za tę kurtkę jest to kwota
160 zł. W ten sposób się ona prezentuje. Czarna ekoskóra. Wewnątrz taki misiek. Pasek tutaj w talii do wiązania. I muszę Wam przyznać, że ten misiek był bardzo przyjemny. No i idziemy dalej. I tutaj w cenie 40 zł sukienka kolejna w kolorze czarnym, takiego jakby weluru. Dość taki duży dekolt, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tak jak miał jakby pufki na tych rękawach przy ramionach. I materiał również bardzo przyjemny. Kolejna sukienka w kolorze czerwonym. Ona była wykonana z cienkiego materiału, to był raczej poliester, tutaj cena prawie 50 zł. I ona w rzeczywistości nie jest taka błyszcząca, tak jak tutaj widzicie. Ma takie marszczenie po środku. Uważam, że to jest coś takiego no bardzo fajnego. Może zakryć jakiś większy brzuszek. Też tak, sukienka raczej przed kolano. I tak jak mówię, ona w rzeczywistości tak bardzo się tutaj nie świeci, jak wy widzicie na tym filmie. Materiał też dość cienki. Kolejny płaszcz, już taki dłuższy, w kolorze czarnym. Takie sztuczne futerko. I to futerko również bardzo miłe, przyjemne w dotyku. Cena podobna jak ten krótszy, te 160 zł. Jak możecie zauważyć, nie ma tutaj żadnego paska w talii. Taki fason bardziej oversize'owy. I z tyłu jeszcze ten płaszcz ma takie na dole rozcięcie. Również bardzo mnie się podobał. I teraz przejdziemy na sweterki. Ten w cenie 40 zł. Kolor taki jasny róż. Dekolt V. Tutaj obok kolejny sweterek w kolorze beżowym. Bardzo przyjemny w dotyku. Z taką jakby stójką. Cena to 50 zł. W ten sposób prezentują się rękawy. Na dole sweter z golfem w kolorze takim śmietankowym. Cena 40 zł. Tutaj, jak widzicie, już rękawy są trochę szersze. Tutaj kolejny sweterek z golfem w cenie 80 zł. Już z takim splotem z przodu. Obok kolejny w paseczki w kolorze szarym. Cena 60 zł. Też bardzo szerokie rękawy. I tutaj kolejny sweterek, cały szary, również z golfem, w cenie 80 zł. I spójrzcie, jakie szerokie ma rękawy. Też całkiem gruby był ten materiał. Kolejny w kolorze niebieskim, cena 70 zł. Jak możecie zauważyć, jest bardzo dużo tych sweterków z golfem. I kolejny w kolorze czarnym. Cena 80 zł i ten materiał był bardzo gruby. Ten sweter w ogóle był bardzo taki ciężki, konkretny, masywny. Jako jedyny z tych wszystkich kolejny sweterek, już troszeczkę lżejszy materiał. Cena 50 zł. I również tutaj widzicie golf. I kolejny taki materiał, bardziej jakby baranek. Cena 70 zł. Ten był z domieszką prawdziwej wełny. Jak możecie zauważyć, bardzo dużo swetrów, część już po przecenie. Tutaj jeden z kapturem w cenie 80 zł. W kolorze takim melanżowym. Z przodu ma, jak możecie zauważyć, kieszonki takiego w stylu kangurka. I teraz przechodzę dalej i na końcu tej alejki
zauważyłam kolejny sweterek w kolorze takim jakby różowym, pudrowy róż. On mi się bardzo spodobał. Taki miły, puchaty. Cena to prawie 80 zł. Taka niby stójka pod szyją. I w ten sposób się on prezentuje w całości. Też dość szerokie miał te rękawy. I na sam koniec taką ciekawostkę pokażę Wam, takie kaptury. Cena 40 zł. To jest taki kaptur, był tylko w kolorze właśnie takim beżowym. Spójrzcie, to jest jakby kaptur, kominiarka. Coś takiego sobie po prostu zakładacie i macie takie zabezpieczenie pod szyją i na głowie. Ciekawe rozwiązanie, muszę przyznać. To tyle na dziś. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy. Pa, pa!